Dzień dobry, panie doktorze. Witam serdecznie. Szanowny panie doktorze, proszę powiedzieć, jaki odsetek dzieci i młodzieży w Polsce cierpi na depresję? To jest trudne pytanie, dlatego że bardzo można trudno wskazać jedną konkretną liczbę. Szacuje się, że około statystycznie od 10 do 30% według Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dzieci ma problemy z zaburzeniami afektywnymi, ale nie tylko z zaburzeniami afektywnymi. To są zaburzenia tak samo związane z problemem związanym z lękiem, z nerwicami, z nastrojem, z obrazem własnego ciała, czy też z zaburzeniami odżywiania. To jest, szanowni państwo, też związane z tym, że bardzo trudno jednoznacznie określić liczbę, która by wskazywała całość tych zaburzeń, dlatego że tych zaburzeń jest nie tylko diagnostycznie dużo, ale też są bardzo dynamiczne pod względem wieku rozwojowego, pod względem naszej sytuacji aktualnej, społecznej i kulturowej, która się aktualnie dzieje. Duża jest też czarna liczba, o której tu mówiliśmy wcześniej, która jest nie do końca określana, która nie jest możliwa do stwierdzenia z bardzo różnych przyczyn. Nie tylko z możliwości dotarcia do tych osób, które prezentują takie zaburzenia, nie tylko ze względu na zamknięcie danego środowiska, czy rodzinnego, czy społecznego, czy kulturowego, ale też, szanowni państwo, ze względu na to, że nie wszystkie zaburzenia mogą być od razu ujawniane. Sama diagnostyka zaburzeń afektywnych nie jest diagnostyką prostą, dlatego że niektóre objawy, które występują w zaburzeniach afektywnych związane z nastrojem, dysforią, dystemią, mogą też wskazywać na występowanie innych zaburzeń. A proszę powiedzieć, jakie czynniki wpływają na to, że pojawia się zjawisko depresji? Psychologowie mówią przede wszystkim o ogromnej i ważnej roli rodziny. Każdy z nas ma jakąś podatność na sytuacje trudne, odporność na sytuacje stresowe, odporność na sytuacje, które w jakiś sposób mogą zaburzyć jego funkcjonowanie. Psychologia tu wskazuje przede wszystkim nie tylko na tą odporność, dlatego że tak jak w przypadku chociażby dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, czy dzieci z rodzin alkoholowych, które funkcjonują w bardzo szerokim spektrum zachowań, to część dzieci na przykład wychodzi, mówiąc kolokwialnie, bez szwanku z tych rodzin, a nawet jak wskazują badania, wychodzą nawet troszkę mocniejsi ze względu na umiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, sytuacjami, które są dla nich nieszablonowe. Natomiast część dzieci rzeczywiście później w sytuacji osoby już dorosłej wymaga tutaj wsparcia i terapii. Natomiast w przypadku czynników to jest nie tylko sytuacja rodziny związana z przemocą, zachowaniem jednego z rodziców, szczególnie rodzica znaczącego. Najczęściej jest to matka lub w sytuacji, kiedy nie ma tej osoby tak znaczącej jak mama, czyli chociażby opiekun prawny. Sytuacje związane z podatnością, z wysoką wrażliwością dziecka, z pewnego rodzaju zdolnością sensoryczną do odbioru tego, co dziecko widzi, co dziecko czuje. Oprócz tych zjawisk związanych z sytuacjami rodzinnymi, sytuacjami taką podatnością neurologiczną, biopsychiczną dziecka, także środowisko, które później się bardzo mocno zdarza, czyli środowisko szkolne. Czy dziecko ma zestaw umiejętności komunikacyjnych, czy dziecko ma umiejętność nazywania pewnych swoich stanów, emocji, rozpoznawania, zdialogizowania, ale też to, czy dziecko w tym środowisku jest osobą znaczącą, istotną, lubianą, akceptowaną i czy rzeczywiście ma tutaj jakieś wsparcie w tej sytuacji ze strony instytucji, czyli na przykład ze strony psychologa, pedagoga szkolnego, wychowawcy, osób, które są znaczące w tym środowisku. A proszę powiedzieć na takie pytanie, to co powinni zrobić rodzice, aby uchronić swoje dziecko przed zjawiskiem depresji? To jest bardzo skomplikowane pytanie, dlatego że tutaj powinniśmy wyjść przede wszystkim od umiejętności i kompetencji takich społecznych, emocjonalnych rodziców jako człowieka niezmiernie ważnego. Tym bardziej, że tak jak wcześniej zauważyliśmy, dzisiaj już nie istnieje autorytet rodzica ze względu na to tylko, że jest on rodzicem, prawda? Ten autorytet musi być zbudowany, musi być skonstruowany. Sam rodzic powinien być przede wszystkim osobowością, która ma umiejętności nazywania siebie samego w postaci tożsamości, w postaci swoich stanów, wglądu w własne emocje, wglądu w własne zachowania, takiego konstruktywnego i też oczywiście krytycznego. Dzisiaj autorytet rodzica, szanowni państwo, nie buduje się na podstawie tego tylko dlatego, że jest rodzicem, że
jest się wychowawcą, głównym wychowawcą, pierwszym wychowawcą swojego dziecka, ale przez cały system zachowań, który dotyczy przede wszystkim relacji z dzieckiem. Tych takich relacji pierwszych, bardzo mocno krytycznych w tych różnych fazach rozwojowych tego drugiego roku życia, tego trzeciego roku życia, nabierania przez dziecko samodzielności, umiejętności powolnego, swobodnego autonomizowania się. Trudne pytanie jest również to, żeby wskazać jednoznaczne czynniki, które uchronią dziecko przed sytuacjami depresyjnymi. Dlatego, że tak jak tu wskazuje psychologia, stres, czy lęk, czy obawy są naturalnymi czynnikami, które pchają człowieka do przodu. Kiedy się czegoś boimy, kiedy czegoś się obawiamy, to musimy znaleźć odpowiedź na to, co to jest. I żeby znaleźć tę odpowiedź, musimy podołać ku temu, powziąć jakieś różnego rodzaju systemy zachowań, które tą odpowiedź nam dadzą na te konkretne zachowania, na te konkretne, przepraszam, obawy czy lęki. Też bardzo ważne jest to, dlatego że dzisiaj współcześnie bardzo wiele mówi się o stresie i też zaburzeniach lękowych, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież. Też w kontekście takiej bardzo mocnej, niepotrzebnej im do końca ochrony, dlatego że jeżeli ktoś nie nauczy się pewnych form zachowań, będzie zbyt mocno chroniony, to tak samo, drodzy Państwo, w przypadku dzieci, które są wychowywane w systemie bardzo mocno opiekuńczym, wręcz nadopiekuńczym, chronionym przed różnymi sytuacjami trudnymi, stresowymi, przed różnego rodzaju zachowaniami czy możliwościami społecznymi, które doprowadzą to dziecko do jakiejś konfrontacji. Oczywiście tutaj nie mówię o konfrontacji jakiejś przemocowej czy agresywnej, ale sytuacjami, kiedy musi wytworzyć w sobie różnego rodzaju mechanizmy, na przykład związane z umiejętnością komunikowania się, odpowiadania, radzenia sobie w sytuacjach trudnych czy umiejętnościach związanych z adaptacją do nowego środowiska. Jeżeli czegoś takiego tutaj nie będzie, to tworzymy wtedy osobowość, która rzeczywiście będzie czasem mocno roszczeniowa, czasem mocno aspołeczna, wręcz paradoksalnie o wiele bardziej trudna do pracy takiej terapeutycznej czy wychowawczej niż osobowość, która jest agresywna czy mocno konfrontacyjna. Dlaczego? Dlatego, że osoby agresywne bardzo łatwo wchodzą w konflikt i kontakt z drugim człowiekiem. Bardzo łatwo delegują te emocje i bardzo łatwo te emocje są rozpoznawalne. I przede wszystkim mają dość często, bo to nie zawsze się zdarza, oczywiście dość często ten plastyczny system tego swojego rozpoznawania emocji i przede wszystkim ten kontakt tu jest bardzo ważny. Przede wszystkim nie należy, co jest bardzo istotne, tracić kontaktu z dzieckiem. To jest podstawa. Nie można nigdy obrażać się na dziecko. Jako rodzic, jako wychowawca, jako osoba, która jest znacząca, nie wolno nigdy zostawiać dziecka do tak zwanego gorącego w sytuacjach trudnych. Kiedy mamy do czynienia na przykład w sytuacjach, kiedy dojdzie do kłótni, konfliktu, jakiejś sytuacji bardzo mocno nieprawidłowej, to zawsze to dziecko musi być wyciszone, uspokojone. Zawsze musi dojść do pewnego rodzaju zadzierżnięcia tej relacji, dalszego kontinuum. Nie można być tak, że ktoś zamyka drzwi i zostawia to dziecko same sobie. To jest coś, co jest naganne i nie powinno się zdarzyć. Druga sprawa to jest oczywiście umiejętność komunikowania się z tym dzieckiem. Bardzo wiele rodziców zapomina dorosłym z własnymi dziećmi, jeżeli chodzi o ich rozwój. Całkowicie inaczej wygląda depresja u dzieci do 12 roku życia. Kiedy to dziecko nie potrafi komunikować swoich emocji, bo ich nie zna. Nie potrafi mówić o swoich uczuciach, bo tak naprawdę dla niego jest to pewne rodzaju swojego swoiste nową. To jest pierwszy raz dla niego, które zostało u niego wystąpiło, które jest pewnego rodzaju lękiem, obawą, różnego rodzaju niespodzianką, taką mocno emocjonalną. Manifestuje to poprzez zaburzenie napędu psychurowego, obniżenie tego napędu psychurowego, czasem agresję, czasem taką właśnie dysforię, czyli taką gniewliwość, napadowość, złośliwość, co może być mylone, jeżeli chodzi o zachowania opozycyjno-buntownicze. Natomiast w przypadku osób nastoletnich, tych adolescentów po 12 roku życia, to możemy mówić o zachowaniach związanych właśnie z poczuciem winy, grzeszności, pustki, przemyśleń takich mocno egzystencjalnych, braku poczucia sensu bytu czy własnego kierunku życia. Zawsze jest istotne to, że jeżeli widzimy sytuację związaną z jakąkolwiek nieprawidłowością funkcjonalną dziecka, czy w relacjach, czy w komunikacji rodzinnej, czy w komunikacji społecznej, należy temu dziecku zaoferować pomoc. Najprostszą formą pomocy, taką pierwszą, to przede wszystkim wysłuchanie tego dziecka, jeżeli chodzi o takie aktywne, spokojne
i próbę zrozumienia, co tak naprawdę się dzieje w umyśle tego nastolatka czy tego dziecka. I jeżeli jest taka potrzeba oczywiście, bo stany depresyjne, które jak to mówią psychologowie, nie zawsze muszą być długotrwałe, nie zawsze muszą być to stany, które przyjdą taką formę przewlekłą. Chociaż mówi się, że 20% osób, które przeżywało stany depresyjne w wieku adolescencji, później rzeczywiście tą przewlekłość tego stanu depresyjnego będą ujawniać wśród dorosłych. Należy przede wszystkim korzystać z pomocy psychologa, psychoterapeuty, jeśli dlatego, że stan depresyjny czy sama depresja przede wszystkim to, co jest bardzo ważne, jest choroba. Nie jest widzimisię, nie jest pewnego rodzaju formą jakiegoś lekceważenia środowiska czy drugiej osoby, jest bardzo, bardzo poważną chorobą, która wymaga leczenia, nie tylko takiego psychologicznego, dlatego że mamy różne nasilenia tego naszego stanu depresyjnego czy depresji, od tej lekkiej, od tej średniej, aż do tej takiej mocnej, rzeczywiście głębokiej. W zależności od tego stanu głębokiego i różnych objawów towarzyszących tych stanów depresyjnych, należy skontaktować się albo z lekarzem, psychiatrą, który wspomoże nasze leczenie psychoterapeutyczne farmakologicznie, albo rzeczywiście udać się na w przypadku możliwości leczenia psychoterapeutycznego właśnie na terapię. Nigdy nie należy tego lekceważyć. Pan doktor powiedział, żeby nie pozostawiać tej sytuacji gorącej, czyli osoby tutaj bez pomocy. No mamy do czynienia ze statusem społecznym rodziny, który zmienił się w ostatnim czasie. Mamy do czynienia z rodzicami. No i teraz pytanie dotyczące tego, co zrobić w odniesieniu do relacji rodzic dziecko, jakie faktycznie podjąć czynności, bo części już tych elementów tutaj pan doktor powiedział, czyli powiedzmy tutaj psycholog. I jeszcze dodam tutaj do tego pytania, co w przypadku, kiedy mamy do czynienia nie bezpośrednio z naszą najbliższą osobą, tylko z przyjacielem, z przyjaciółką, jak możemy tym osobom odpowiednio dziecku i przyjacielowi pomóc? Suicydolodzy mówią w tym wypadku, jeżeli chodzi o zaburzenia depresyjne i problem samobójstw, że na 100 osób, które popełniło samobójstwa, 80% z nich mówiło o tym, że chce takie zachowania podjąć, bo zdradzała pewnego rodzaju symptomy, pewnego rodzaju syndrom suicydalnych, zachowań presuicydalnych, później suicydalnych. Najwłaściwszą formą, tak, to właśnie mówią i suicydolodzy, jak i oczywiście psychologowie, to przede wszystkim wysłuchać, nie przychodzić obojętnie. Objawy mogą być bardzo różne. Czasem ktoś mówi, że nie chce żyć, albo mu się nie chce już tego kontynuować, tego jego życia, albo on sobie tutaj rzeczywiście chyba to zakończy. Takie wychwycenie pewnego rodzaju symptomów jest bardzo, bardzo istotne, dlatego że jeżeli, jak to mówią suicydolodzy, jeżeli ktoś myśli o tym, znakiem tego, że ta ścieżka już zaczyna być wydeptowana, już ta bramka zaczyna, ta furtka zaczyna być otwierana i jest to jakieś droga, jest to jakieś wyjście z tej sytuacji dla niego trudnej. Przede wszystkim umiejętnie i aktywnie wysłuchać tego człowieka, nie pozostawiać go samego, że to jest tylko jego właśnie tak zwane widzimisię. To nie jest jego widzimisię, to jest bardzo poważny stan psychiczny, który może później w przyszłości zaowocować bardzo tragicznymi wydarzeniami. Wysłuchanie, nie pozostawianie samego. Mamy bardzo duży, szeroki spektrum pomocy, nie tylko internetowej, nie tylko psychologicznej, ale także telefonicznej, gdzie są telefony zaufania dla dorosłych, gdzie są telefony zaufania dla dzieci i młodzieży. Są ośrodki interwencji kryzysowej, gdzie rzeczywiście psychologowie, pedagodzy i wykwalifikowani terapeuci służą pomocą. Drugą sprawą jest też oczywiście poradnie psychologiczno-pedagogiczne, gdzie też można się udać w kwestii tej pomocy, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, ale także osób dorosłych, dlatego że moi Państwo, nie ma osób odpornych na depresję, nie ma osób odpornych na sytuacje stresowe. To jest tylko pewnego rodzaju próg, który jeżeli zostanie przekroczony, to tam zostanie zerwana i rzeczywiście lawina tutaj może nas zasypać tych różnych problemów, w zależności od tego, jaką mamy specyfikę, jaki mamy przede wszystkim nasz ogólny zestaw możliwości obronnych, ochronnych przed tymi sytuacjami. Wojciech Hechelberger, drodzy Państwo, wskazuje na bardzo ważne elementy ochronne. To przede wszystkim posiadanie dobrych, bliskich, czułych, wrażliwych osób koło siebie. Tej relacji bardzo mocno rodzinnej, która
tutaj właśnie pan doktor stwierdził, brakuje troszkę dzisiaj, dlatego że zdekonstruowała się rzeczywiście nasza rodzina, brakuje tych relacji związanych opartych na rozmowie, dialogu, na umiejętności modelowania naśladownictwa osób znaczących. Jeżeli nie ma u rodzica tych umiejętności związanych z ukazywaniem, pokazywaniem zachowania się w sytuacjach trudnych, to dziecko nie weźmie tego od rodzica, tylko weźmie skądś inny. Jeżeli weźmie skądś inny, może być to środowisko patogenne, może być to środowisko, które nie do końca będzie prezentowało wzory tutaj nam istotne. Echelberger, drodzy Państwo, mówi jeszcze o bardzo ważnej kwestii związanej z presyjną, mocno opresyjną szkołą, mocną szkołą, która jest anachroniczna, która pokazuje to, jak tu wcześniej pan doktor stwierdził, związaną z tym właśnie prezentowaniem bardzo wyraźnych wzorców, do których nie każde dziecko się dopasowuje, nie ma możliwości, z racji różnych możliwości finansowych rodziny, czy posiadania ubioru, czy posiadania na przykład dostępu do różnego rodzaju dóbr i tak dalej, co jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o właśnie tą fazę rozwoju adolescencji, dlatego że w tym momencie słabnie bardzo rola rodzica, a bardzo mocno, co jest naturalne, wykazuje się dużą intensywnością rola grupy rówieśniczej, dlatego że tutaj się buduje ta nasza tożsamość psychospołeczna, odpowiedzi na pytania, kim jestem, do czego dążę, jakim jestem, po co mi to wszystko, jaki system wartości prezentuje i do czego tak naprawdę mam zamiar zdążyć. Brakuje kontaktu z naturą tak naprawdę, tego spokojnego, cichego wyjścia z osobą, która gdzieś będzie tutaj nam towarzyszyć w sytuacjach trudnych. Mamy bardzo mocno przeładowany system nie tylko mediami, nie tylko różnego rodzaju elektroniką, ale też również informacją. Eryk Mistyl, drodzy Państwo, w swojej książce Marketing Narracyjny pokazuje, jak to jest bardzo ważne, bardzo istotne. My, drodzy Państwo, w ciągu naszego miesiąca życia przybieramy do siebie taką ilość informacji, jaką nasi dziadkowie przybierali w ciągu całego swojego życia. To jest ogromna ilość informacji. Większość z nich, znakomita większość z nich, drodzy Państwo, jest tak naprawdę niepotrzebna. Ona tylko zakłóca, burzy nasz prawidłowy system funkcjonowania. Nawet ukryto, drodzy Państwo, taki syndrom zmęczenia informacją, który ma bardzo fizykalny, bardzo somatyczny objaw w postaci bólu w głowie, problemu ze snem, z zasypianiem, problemu z wyciszaniem się i różnego rodzaju powodujący dysfunkcję nie tylko w relacjach takich społecznych, ale także w relacjach z samym sobą, która jest tak naprawdę najbardziej istotna w tym, dlatego że jak zbudujemy samych siebie w sposób prawidłowy, to również te relacje społeczne będą bardzo, bardzo istotne. Mówi się, że każdy powinien mieć swojego psychologa, takie potoczne stwierdzenie panuje w społeczeństwie i każdemu z nas się może po prostu w życiu przydarzyć, bo też gdzieś tam doczytałem, że depresja to wcale nie jest choroba, która może spłynąć na osoby o jakiś, powiedzmy, niskim autorytecie, ale dotyka też osób, które mają tak zwane twarde, mówiąc kolokwialnie, charaktery. To pytanie, jak poszukiwać tego psychologa wokół siebie? Nie mówimy tutaj o wykwalifikowanym tym psychologu, chociaż to nie jest oczywiście sytuacja, do której nie będziemy zmierzać, jeżeli znajdziemy takiego i mu ufamy, tak? Ale w naszym środowisku, czy te poszukiwania mają jakąś rację bytu, czy to jest jakiś krok po kroku, który należy przejść? Jak to uczynić, żeby sobie samemu pomóc? Przede wszystkim nie bać się szukać pomocy. Jeżeli nie znajdziemy w najbliższym środowisku oparcia w sytuacjach trudnych, jeżeli czujemy się niezrozumiani, czujemy, że to nasze środowisko nas odpycha, dlatego że nie każde środowisko jest tak skonstruowane, żeby służyło nam pomocą i wsparciem. Wręcz czasem przeciwnie, uciekamy od tego środowiska. Należy szukać pomocy specjalistycznej i nie wstydzić się tego. Nie ma ludzi odpornych na depresję, nie ma ludzi odpornych na stres, nie ma ludzi odpornych, które to jest tylko kwestia pewnej granicy, którą ktoś może wytrzymać mniej lub bardziej. Później się okazuje rzeczywiście, że należy bardzo szybko przeciągnąć odpowiednie środki ku temu, żeby zapobiegać różnym zdarzeniom. To jest nie tylko przede wszystkim u nas, jeszcze w naszym kraju troszkę pokutuje takie mniemanie, że jeśli ktoś chodzi do psychologa lub psychiatry, to jest człowiekiem, który jest kolokwialnie mówiąc nienormalny, czy niewłaściwy, nieskonstruowany. Ostatnia rozmowa, drodzy Państwo, z dyrektorami szpitali psychiatrycznych, którą prowadziłem w zakresie wywiadów i zajęć, pokazała, że jest to rzeczywiście jeszcze aktualny problem, dlatego że okazuje się, że nawet wśród takich autorskich programów, gdzie psychologowie wyszli
na zewnątrz, do środowiska otwartego, gdzie psychiatrzy wyszli razem z psychologami, kiedy ktoś zgłasza ten problem w domu, że potrzebuje takiej pomocy, a nie ma możliwości. Czasem ktoś cierpi na różnego rodzaju bardzo mocne nasilenie fobii społecznych, nie ma zdolności wyjścia z tego domu i psycholog, psychiatra przyjeżdżał do niego samochodem oznakowanym. Od razu, drodzy Państwo, tak jak właśnie w przypadku Marka Kotańskiego, jeżeli chodzi o model, nastąpiła etykietyzacja tej osoby, że tak, taka stygmatyzacja, że on jest taki i to jest naprawdę osoba, która jest nienormalna, czy już nawet jak w jakichś pejoratywnych sposobach nazywana. To jest bardzo, bardzo niewłaściwe. Dużo rzeczywiście kampanii społecznych i rzeczywiście takiej informacji społecznej musi być zrealizowanych, żeby wiedzieć, że tak naprawdę zdrowie psychiczne jest tak samo ważne, jeżeli rzeczywiście nieważniejsze od tego, w jakich kategoriach my postrzegamy zdrowie fizyczne. Dlatego chociażby taka odniesienie się do sportu, bardzo mocno jest dużo zatrudnionych psychologów w sporcie, dlatego że pomimo tej zdolności, umiejętności walki czy konfrontacji, to przede wszystkim jest to taka wewnętrzna walka, którą ten psycholog musi wskazać i wykazywać te priorytety u tej osoby, która ma podjąć jakiś wysiłek czy rywalizację. Nie bać się szukać pomocy, nie jest to żaden wstyd, a przede wszystkim jest to ogromna, ogromna konieczność. Bardzo serdecznie dziękuję za pouczający wykład w zakresie zjawiska depresji. Dziękujemy za to, że mogliśmy pana doktora wysłuchać i zapraszamy, jak będzie okazja, na kolejne wywiady. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Śledź nas na www.wsb.net.pl.